Francja, proszę Państwa, to nie tylko turniej Euro 2016, to także miejsca takie jak to, w którym w tej chwili jesteśmy. Piękna francuska prowincja, piękne zamki, zabytki, miejsca także znaczone polskim tropem, tak jak tutaj. Château du Gargilet nazywa się miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy. Pokażemy Wam, jak tutaj jest fantastycznie. Wcale nie trzeba być pod stadionem czy w wielkim mieście, żeby poznać Francję taką, jaką my Wam pokażemy przez następny miesiąc. Zapraszamy na małą wycieczkę. Żeby nie było całkiem, że nie rozmawiamy o sporcie, jest element sportowy, proszę Państwa, fantastyczny rower, jak warto zobaczyć, ma tutaj piękną kankę z roślinką, z tyłu ma konewkę, nie będziemy na nim jeździć, ale na pewno jest to sportowy akcent. Jeżeli chodzi o akcenty polskie, to jest tutaj dom niejakiej George Sand, która była wnuczką Augusta II Mocnego, ale przede wszystkim była kochanką Chopina. Pokażemy Wam, jak mieszkała tutaj George Sand, gdzie mieszkała, no i gdzie ten Chopin się w niej zakochał. George Sand, córka napoleońskiego oficera, miała kilku mężów, miała też mnóstwo kochanków, Chopin był jednym z nich, miała też, jak na ówczesne czasy, podejście bardzo nietypowe. Paliła fajkę, paliła cygara, przeklinała, ubierała się w męskie rzeczy, chociaż to akurat zapoczątkowała w dość nietypowy sposób. Chciała wejść na przedstawienie jednej ze sztuk Aleksandra Dima i przebrała się za mężczyznę, bo kobiet jej stanu wtedy na takie sztuki nie wpuszczano. Potem już zaczęła w tych męskich rzeczach chodzić i tak przeszła do historii jako dama zbuntowana, którą kochał do szaleństwa nasz Fryderyk Chopin. Chociaż Francja to dla nas dziś przede wszystkim Euro 2016, grzechem byłoby nie popatrzeć, nie spróbować, nie posmakować prawdziwej Francji. W tej chwili jesteśmy w miejscu Château de Gargilet, które ma nie tylko piękny zamek, nie tylko dom i hotel po George Sand, ale także kościół z XII wieku. Kościółek właściwie, taki jakich zapewne wiele jest na francuskiej prowincji, z pięknymi, skrzypiącymi drewnianymi drzwiami i z posągiem Maryi Dziewicy z XII wieku, zachowanym tutaj podobno w katakumbach w stanie znakomitym. Wchodzimy, oglądamy. Jesteśmy w katakumbach i to, co widzicie na ścianach, to są malunki z XII i z XIII wieku. A zatem proszę sobie wyobrazić, ile to wszystko przetrwało, jaka historia jest związana z tym miejscem. Posąg Maryi Dziewicy, drewniany posąg z XII wieku, przetrwał cały nawał historii i wciąż jest miejscem, gdzie przychodzą modlić się wierni, wciąż jest miejscem, gdzie przychodzą turyści, wciąż jest miejscem, w którym my będziemy modlić się o to, żebyśmy wygrali to euro. Kończymy naszą małą wycieczkę po Château de Gargilet, a zatem George Sand, piękny zamek, fantastyczny kościół, figura z XII wieku. To wszystko to jest Francja, którą będziemy pokazywać Wam prócz meczów i prócz tego, co dzieje się tutaj z czysto piłkarskiego punktu widzenia przez następny miesiąc. Oglądajcie zatem Total Sport, a my, żeby zostawić dobre wrażenie, zostawimy Pani na koniec kwiatek. Proszę. Dobra Pani. I idziemy na mecz.